Dobry widzowie, Maciek z tej strony z firmy Mavkar. A dzisiaj dla Was mam pięknego Leona trzeciej generacji, tym razem w wersji SC, czyli trzydrzwiowej. Czy oni to zwali się o czym coupé? Shooting coupé, czy nie? Nie wiem. Tutaj wóz 2013 rok, przebieg 262 tysiące od pierwszego właściciela i wszystkie serwisy wykonane do końca. Większa część zrobiona w ASO Seata. Pojazd fajnym przede wszystkim wyposażeniu, bo jest to FR, więc wygląda dużo lepiej. Przepiękne alufelki, 18. Powiem Wam, że jeszcze tak ładnych alufelk nie widziałem. Albo ktoś kupił drugie, albo odnowił, bo na żadnej nie ma absolutnie ani jednego zadrapania. Przy okazji wiadomo, FR to taki trochę pakiet S-Line, jak w Audicy, czyli macie inne zderzaki, inne wnętrze, inny wydech. Troszeczkę wygląda to bardziej sportowo. Oczywiście też jest inny plaster miodu. Duży plusik, że wóz ma reflektory LED, dzięki czemu macie z tyłu paski w lampach i wygląda to dużo, dużo lepiej niż taki standardowy H7. Co jeszcze warto wspomnieć, macie tutaj z rzeczy dodatkowych przyciemniane tylnie szyby fabrycznie i chyba są jeszcze składane lustereczka. Powoli zbliżamy się do przodu, ale widzicie tutaj jego fajną linię. Troszeczkę był to taki konkurent dla Opla Astry GTC, Meganki Coupé. Naprawdę trzeba przyznać, że bardzo się postarali tutaj projektanci. No i teraz już widzicie te lampy z LED-em. Według mnie robią robotę. Samochód wygląda dużo świeżej. No i oczywiście te inne plastry miodu ze znaczkiem FR. No i widać inwencję twórczą poprzedniego właściciela. Znaczek na czarno. Z tyłu też nie wiem, czy widzieliście, zdemontowana wycieraczka, żeby tak ten wygląd był jeszcze bardziej clean. Technicznie bez zarzutu. Silnik 1.4 TSI. Już ten silnik oczywiście nowej generacji. Kto wie, że jest dobry, to wie. Tych nieprzekonanych już na pewno nie przekonam. Ale trzeba przyznać, że tutaj ta odmiana 140-konna robi robotę. Naprawdę fajnie się to wkręca na obroty. Przyjemnie się tym wozem jedzie. Nie potrzeba do niego więcej. Jeżeli ktoś chce jeździć z rozsądnymi prędkościami, nie stracić prawa jazdy. I oczywiście sześciobiegowy manual. To też duży plusik. No i wóz nigdy nie był jakoś tam porozbijany, ma pojedyncze, podwójne warstwy lakieru, ale to standard, dlatego powiem Wam po tych, ile on ma, 11 lat, bo to 2013 rok, rejestracja, wygląda bardzo dobrze, nigdzie nie jest zgnieciony, jakieś tam ryski sobie poprzedni właściwie poprawił na zderzaku z przodu, ale wygląda według mnie bardzo ciekawie. Czy coś jeszcze warto o nim wspomnieć? Chyba nie, większość informacji już Wam tutaj powiedziałem. I przejdziemy sobie do środeczka. To nagrywamy sobie wnętrze pojazdu, ale najpierw sięgnę po książkę serwisową. Oczywiście dodam Wam w schofeczku. Mamy wejścia na iPhone'a, USB-ka i coś tam jeszcze, żeby sobie podłączyć telefon. Chociaż i tak jest klasyczny Bluetooth tutaj, więc myślę, że wiele osób bierze Bluetooth. Tu macie pierwszy wpis SEAT-owski. Idziemy dalej, następny. Tu przeskoczyłem o 3 aż. Kolejny Seat to 122, nawet jeszcze dalej chyba było, 141, pyk, lecimy dalej, 155, 186 w 21 roku, a to długo był dosyć serwisowany. I dopiero jak ktoś zaczął troszeczkę więcej jeździć, przeniósł się do innego warsztatu. Proszę. Chyba mamy jeszcze jeden wpis przy 242, czyli teraz ma 262, czyli jest przejechane 20 tysięcy. Czasami jeszcze na końcu jest coś pisane, ale tutaj nic nie ma. No i pokazuję Wam środek, bo tak jak powiedziałem, mi się te środki bardzo podobają. Te czerwone przeszycie na tych półskórzanych fotelach wygląda świetnie. Spójrzcie, sufity również czyste, a z tyłu macie ISOFIX-a dla dzieciaków. Bardzo sympatycznie zaprojektowana deska z niezłych materiałów. Przecież wiecie, że SAD to nie był bardzo drogi, że tak powiem, pozycja od grupy Volkswagen, ale deska, spójrzcie, ładnie się ugina, naprawdę nic nie trzeszczy i tu mi się zawsze podoba to takie połączenie jakby z takiego wielkiego kokpitu, to jest połączone razem, fajnie to im wyszło. No i ta jakość, kolorowy ekran na środku, możecie sobie ustawić także tryb jazdy, czy tam profil jazdy, oczywiście Eco, Sport i Normal i Indywidual, media, samochód,
No to wiecie, podstawowe rzeczy. Tutaj klima dwustrefowa, automatyczna, sprawna, fajna sprawa. Ładnie się też ten panel prezentuje, elegancko, z klasą. Trzy pokrętła, niezniszczone i oczywiście podgrzewane fotele do tych półskórek. Tak jak mówiłem, sześciobiegówka. Tutaj też niezniszczone, dwa miejsca na kubki. Niewielki podłokietnik, ale wrzucicie sporo rzeczy do niego. No i co już tutaj nie ma, raczej chyba, tak jak się spodziewałem, popielniczki, bo już nie te czasy, aby palić w autach. No i na środku też świetnie zaprojektowane liczniki. Ja to bardzo lubię, jak ta wskazówka leży tak pionowo. Mi się kojarzy kiedyś z Alfą i ze sportowymi samochodami. Oczywiście, jak widzicie, menu jest po polsku, macie sobie zdane, audio, telefon. No i kierownica od Efera. Spójrzcie, 263 000, to wiele osób powiedziałoby samochód zużyty. Tutaj kierownica wygląda świetnie. Gdyby nie to słońce, to spójrzcie. Idealnie by było widać, że jest w perfekt stanie. No i tutaj też przyciski do odbierania. No i czerwona nić i ten napis. Tutaj włącznik do świateł. Z automatu cały czas macie dzienne na LEDzie. Tu dodatkowy airbag kolejnowy, kolanowy. I tutaj przyciski od szyb, klameczka standard w takim półchromie tylko dookoła. No i regulacja lusterek. Proszę, ładnie się składają. Jedno, drugie. No i chyba wnętrze mamy praktycznie gotowe. Pokażę Wam jeszcze mój boczek. Ładny, niezniszczony, naprawdę wóz. W środku widać, że ktoś o niego dbał. Czy coś jeszcze warto o nim wspomnieć? No chyba nie, no. Seat już tutaj z rzędu, no, u mnie na kanale, tym razem trzydrzwiowy i w wersji FR w benzynie. Cóż, jeżeli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Macie pytania, możecie napisać komentarz lub też przez moje media społecznościowe, takie jak Mavkar Auta na Instagramie czy też na Facebooku. Chcecie zobaczyć aktualnie, co jest wystawione? Bijcie na mavkar.automoto.pl i pamiętajcie, u mnie wszystkie auta są opłacone. Możecie wykupić gwarancję do roku czasu. A jeżeli nie macie samochodu, jak dostarczyć do domu w rozsądnych pieniądzach, przywiozę go na lawecie. A jeżeli samochód z filmu się sprzedał, mogę Wam poszukać następnego na zamówienie podobnego lub też innego, jeżeli moje filmy Wam się podobają. To by było na tyle. Pozdrawiam. Cześć.